mija półmetek samorządowej kadencji. Jaki jest największy sukces w Łodzi? Myślę, że ta nasza odpowiedzialność za sprawy społeczne i to, co sobie postawiliśmy na początku tej kadencji, czyli aktywizacja osób bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy, to przynosi zamierzony efekt. 11 punktów procentowych bezrobocia na koniec 2014 roku, po 2 latach współrządzenia lewicy, delikatnie ponad 8 punktów procentowych i co ważniejsze, stały trend spadkowy. Inwestorzy się pojawiają, tworzone są nowe, dobrze płatne miejsca pracy, to ten taki, ta taka oś, którą sobie założyliśmy. A poza tym wszystkie rzeczy, które są związane z usługami publicznymi. Edukacja ogólnodostępna, publiczna, nasza deklaracja i zobowiązanie, że żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana przez lewicę, jest dotrzymana. Kolosalne inwestycje w bazę edukacyjną, inwestycje infrastrukturalne, ale rozwój szkolnictwa zawodowego. 31 milionów złotych pozyskanych z Unii Europejskiej na rozwój szkolnictwa zawodowego, wsparcie dla seniorów, inwestycja w obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, rekreacyjno-sportowe, czyli to wszystko, co jest mieszkańcom potrzebne i co trzeba do tego dodać, te wszystkie inwestycje i korzystanie z tych obiektów jest bezpłatne dla mieszkańców. Oni mogą wolny czas spędzać w zupełnie innych warunkach, z rodzinami. Nie każdego stać na wyjazd poza granicę naszego miasta, poza granicę naszego państwa, żeby spędzić wolny czas. Taką możliwość mają w Łodzi, ale to dopiero półmetek kadencji. Mamy jeszcze określone plany, sprecyzowane plany na drugą połowę i mam nadzieję, że bilans naszych rządów, naszych inicjatyw po tych 4 latach będzie na tyle dodatni, że mieszkańcy zobaczą, jak lewicowo można rozwijać, można zmieniać nasze małe ojczyzny.